Kochani, kochani, tak jak mówiłam, że szykuje się fajny wyjazd, więc Marysia, możesz powiedzieć, gdzie lecimy? Do Sztokholmu. Dobra, kochani, jesteśmy już w hotelu, ogarnięte. Zaraz wychodzimy do super kawiarni, którą widziałam już wiele razy na TikToku. Dużo osób ją polecało, więc przetestujemy. Marysia też już ogarnięta. Przed chwilą suszyła swoje spodnie suszarką, bo to, co się stało z nami, to po prostu po tym, jak w Paryżu ogarnęłyśmy wszystko mega szybko i bardzo szybko przyjechałyśmy do hotelu, tutaj nie przygotowałyśmy się na to, co się działo. Po pierwsze, przez godzinę nie mogłyśmy wyjść w ogóle z lotniska. Ja nie wiem, jak to się stało. Ponad godzinę. Szukałyśmy tego pociągu lub autobusu, który jedzie z tego lotniska, który nie jest w samym Sztokholmie, do Sztokholmu, a jak nam się to udało, to nie mogłyśmy znaleźć metra. I słuchajcie, co my zrobiłyśmy? Byłyśmy już w tym metrze, w sensie w tym budynku, w którym było metro, kupiłyśmy bilety i zamiast na metro wsiadłyśmy do jakiegoś pociągu i prawie nie pojechałyśmy gdzieś za Sztokholm jakimś pociągiem. Nie wiem, gdzie my byśmy pojechały tym pociągiem, gdybyśmy nie wysiadły w ostatnim momencie, ale w końcu udało nam się przyjechać tutaj. Dodatkowo zaczęło lać akurat jak wyszłyśmy z tego metra, więc po prostu szłyśmy w pełnym deszczu. Tutaj gdzieś wam wstawię, jak to wyglądało, bo nagrałam taki krótki filmik, bo po prostu już nawet nie myślałam o tym, żeby coś nagrywać. Po prostu jak najszybciej chciałam tu przyjść. Byłam cała mokra, głodna, zmęczona. No i jesteśmy już właśnie w hotelu. Ogarnęłyśmy się i będziemy szły do tej kawiarni. Potem mamy zamiar iść do biblioteki publicznej, która jest obok, jest przepiękna i na pewno chcemy tam porobić jakieś fotki, a potem chyba gdzieś na kolację. Nie będziemy dzisiaj jakoś bardzo dużo zwiedzać, dlatego że jesteśmy po prostu wyczerpane, jesteśmy na nogach od 3:30 tak naprawdę, no i te resztę zwiedzania zostawimy na kolejne dni, a dzisiaj tak na spokojnie zobaczymy trochę miasta, no i ogólnie chyba podjedziemy tam Boltem, bo ja już mam dość tych po prostu tego metra, tych autobusów, tego wszystkiego, chcę jak najszybciej tam po prostu dojechać. Zrobię wam jeszcze szybki tour po pokoju, póki nie ma tutaj totalnego syfu. Tutaj przy wejściu mamy takie wieszaczki, obok jest od razu szafa. No i tutaj nasz pokój. Pokój jest naprawdę duży i jest bardzo fajny. I oczywiście musi być chociaż jeden taki fotel, który służy za wieszak. Trafił akurat na ten. Tu jest nasze łóżeczko, już trochę rozwalone, bo zdążyłam tutaj zrobić taką turbodrzemkę. Lampki, tu kolejna lampka, przedłużacz. I tutaj Marysi prostownica, kolejny fotel, stoły, telewizor i taka mini kuchnia. I Marysia. Nie wiem jeszcze, czy będziemy z tej kuchni korzystać, ale jak coś, to jest. I jeszcze pokażę wam... Nie gaś, nie gaś. Dobra. Jeszcze pokażę wam łazienkę. Łazienka taka bardzo basic. Kochani, na przyszłość, jakbyście byli w Szwecji, żeby nie popełnić takiego błędu jak Marysia, dlatego że w Szwecji praktycznie nigdzie nie można płacić gotówką. W sklepach można, ale w większości restauracji nie. I ja oczywiście o tym wiedziałam, dlatego wzięłam ze sobą mało gotówki. Ale Marysia wzięła głównie gotówkę, dlatego teraz chodzimy po całym Sztokholmie i szukamy w płatomatu, żeby Marysia mogła wpłacić gotówkę. Więc pamiętajcie, w Sztokholmie tylko kartą. Dzisiaj znowu mam ulizanego korszka, dlatego że moje włosy to już jest masakra, ale nie chciało mi się dzisiaj ich myć.
Zaraz wam jeszcze zrobię czek sylweczki, bo bardzo mi się podoba, jak dzisiaj wyglądam. Ogólnie jak coś nie mam gołych nóg, tylko mam rajstopy. Aż tak szalony nie jestem, żeby na taką pogodę wychodzić bez żadnych rajstop i w spódnicy. Ale tak, zaraz idziemy do Joe & The Juice. To jest taka sieciówka bardzo popularna w Stanach. I tam jest taka kanapka, ona się nazywa coś Spicy Tuna Sandwich. I ona jest bardzo popularna na TikToku, widziałam ją 1000 razy. I nawet nie wiedziałam, że w Sztokholmie jest ta sieciówka. Ale właśnie zobaczyłam to przed wyjazdem i uznałam, że musimy pójść i spróbować tą kanapkę. Więc na pewno tam dzisiaj idziemy. Idziemy też dzisiaj na jakiś vintage shopping. Jest dzisiaj wyjątkowo ładna pogoda, więc pokorzystamy z niej. Na pewno pójdziemy też na Starówkę, Gamlastan i do jednego muzeum, no ale wszystko na pewno też zobaczycie później, więc idziemy, jeszcze zaraz wam pokażę, jak wyglądam. Ja wzięłam z tuńczykiem, a Marysia z Turki. O Jezu, zapomniałam, z indykiem. Ja już po angielsku tutaj tylko. Mam nadzieję, że mnie słychać. Jesteśmy w miejscu, które się nazywa Bread and Salt. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. I dzisiaj jem kolejną Kaniel Bular. Nie jestem pewna, czy dobrze to wymawiam. Tutaj może napiszę, jak to się wymawia. Wczoraj byliśmy w super miejscu i ta bułeczka była po prostu najlepsza na świecie. A dzisiaj jesteśmy w takiej... Nie przerywa ci dużo. I przez zachcianki bolą mnie nogi już. No to nie moja wina. Ale tak, jesteśmy właśnie w takiej sieciówce teraz typowo i zobaczymy, czy ta jest lepsza niż ta w kawiarni wczoraj. Ale wygląda też bardzo dobrze. Przetestowałyśmy i wczoraj była zdecydowanie lepsza, ale ta też jest dobra. Ogólnie te Kaniel Bular, nieważne, one są takimi cynamonkami, ale mają w sobie jeszcze taką pieprzną przyprawę. I szczerze, dla mnie są nawet lepsze niż zwykłe cynamonki, są pyszne. Ale tamta wczoraj była taka jeszcze maślana, o Jezu, genialna. Ale ta też jest bardzo dobra. Ogólnie kosztowała 43 korony, czyli, no nie wiem, to jest ogólnie sporo jak na cynamonkę, ale tutaj no wszystko jest drogie, więc nie spodziewałam się jakiejś lepszej ceny. Testujemy teraz szwedzkiego maka, w ogóle pokażę twój. Patrzcie, jak śmiesznie tutaj podają kolę w takich kubeczkach jak na kawę. Trochę niewygodne, ale pewnie ma być... To pewnie było słychać. Ma być pewnie ekologicznie. I wzięłyśmy McFlurry Cookie Dough. Robimy teścik. Dobre. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Jakiś sos czekoladowy. I właśnie cookie dough, te ciasteczka. O, wow. No. Ja ogólnie nie jestem fanką McFlurrów, ale to są
Machnęła śmieci. Ale te są mega spoko, bo nie są jakieś nie za słodkie. Tak jak mówię u ciocie o tortach na urodzinach, no to ja tak mówię o tych lodach. Nie za słodkie i są bardzo dobre. Bardzo dobre. Mamy z papierkami na szyce, kto wywala śmieci. Dobra. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4,
wieczorem, więc tak naprawdę jeszcze jutro mamy cały dzień, ale już jutro do hotelu nie wracamy. Plany na dziś to na początku idziemy do Muzeum Vasa z tym statkiem takim, jestem bardzo ciekawa jak to będzie. I chciałam wam troszeczkę opowiedzieć o wczorajszym dniu, bo był naprawdę super. Byłyśmy w świetnym muzeum, naprawdę jedno z fajniejszych muzeów jakim byłam, to Muzeum Fotografiska. Ono jest w ogóle w paru miejscach na świecie, no i właśnie jest też w Sztokholmie. I jak sama nazwa wskazuje, są tam głównie zdjęcia i ono jest podzielone na cztery części. I ta pierwsza część była poświęcona tematyce hip-hop, rap, i bardzo mi się podobała, naprawdę, ale inne części też były super. Ostatnia część, taka bardziej feministyczna, o kobietach, też była świetna, ale za dużo tam nie nagrałam, bo było tam takie zdjęcia raczej średnio do upubliczniania na YouTube, ale naprawdę, jeżeli będziecie w Sztokholmie, to bardzo polecam, to muzeum jest cudowne. No i tak, byłyśmy też w pałacu, w którym też było bardzo fajnie, w ogóle nie miałyśmy zamiaru tam iść, ale Marysia powiedziała, że skoro jesteśmy obok, chodź, wejdziemy i naprawdę też wam polecam taki pałac. No wiadomo, bardziej takie królewskie tematy, ale był przepiękny. No i tak, teraz właśnie kończę się ogarniać i wychodzimy. Weź stań, pokażę to, pokażę w porównaniu do ciebie. Tu widać Marysia w porównaniu. Wyszłyśmy właśnie z Vasy. Było naprawdę fajnie, w ogóle okazało się, że mamy darmowe wejście, bo do 18 roku życia jest darmowe wejście. I teraz idziemy do Abby, bo to jest dosłownie obok. To jest w sumie jedno z dwóch muzeów, na które najbardziej liczyłam, czyli Abba i Fotografiska. W Fotografiskach byliśmy wczoraj, jeśli nie zawiodłam. I myślę, że w Abbie też będzie fajnie. Chociaż Abba jest ogólnie dosyć droga, bo zapłacimy niecałe 100 zł za wejście. Ale myślę, że będzie warto. Skoro już tu jesteśmy, to idziemy. I miało dzisiaj padać, a na razie nie pada. Więc mam nadzieję, że tak zostanie, chociaż jest mega ślisko. Nasz ostatni dzień w Sztokholmie, właśnie wychodzimy. Wyglądamy aktualnie tak. Mój plecak wygląda jak jakaś tykająca bomba, ale tak to wygląda. Tu jeszcze mam dwa swetry, których nie zmieściłam, więc będę musiała jakoś się potem nałożyć na siebie. No i mój szalik, więc tak. Czekamy właśnie na nasze metro, ale chciałam wam powiedzieć, że troszeczkę zaniedbałam mój pomysł z testowaniem kanelbular. Nieważne.
Więc dzisiaj to nadrobimy w ostatni dzień. Mam zamiar zjeść co najmniej dwie, żeby ten test był trochę lepszy niż dwie bułeczki. Więc tak, możecie się na to dzisiaj nastawić. Powiedz, dobry? Bardzo, bardzo. Naczelna fanka maczy oceniła, że bardzo dobra. Jesteśmy już na lotnisku po odprawie i chciałam wam powiedzieć troszeczkę więcej a propos mojego testu bułeczek Kanil Bular. Już chyba nauczyłam się naprawdę to wymawiać. Zdecydowanie najlepsze były z tego pierwszego miejsca, czyli z Café Pascal. Były naprawdę przepyszne, takie maślane, o Jezu, idealne. Na drugim miejscu dałabym tą, którą jadłam dzisiaj, z kardamonem. No i ostatnio to ta z sieciówki, chociaż też była całkiem spoko, tylko że po prostu tamta też była najmniej świeża, ta z sieciówki. Ale ogólnie tak, ten test nie był może jakiś ogromny, bo przetestowałam tylko trzy bułeczki, ale naprawdę to nie było takie łatwe, bo bardzo łatwo się nimi zasłodzić, więc tak. No i my teraz już czekamy na samolot, mamy samolot jakoś za 2 godzinki i wracamy do Polski.